Okej, okay, trzeba zacząć nagrywać w końcu, bo jesteśmy w połowie rozmowy, a jeszcze, jeszcze nic nie nagraliśmy, dokładnie. Witam Was bardzo serdecznie w Przedtreningówce, w podcaście, w którym rozmawiamy na tematy związane ze sportami siłowymi. Jest dzisiaj ze mną gość specjalny, Konrad Topolski. Cześć, dzień dobry. I tak jak Ci wcześniej powiedziałem, Konradzie, jesteś pierwszym gościem specjalnym, który jest u nas w podcaście po raz drugi. To może już zaczynam nowy cykl. Może to zrobić. Przedtreningówka 2.0. Cykl 2.0. Tak jest. Jesteś tutaj przy okazji, no też progę z Akademii, bo jesteś jednym z prelegentów, także tutaj koniecznie musimy wspomnieć o tej jakże wspaniałej konferencji, którą organizujemy pod koniec września. Wpadnijcie koniecznie, jeżeli jesteście zainteresowani tematem sportu siłowych. I pamiętajcie, że z kodem Konrad macie zniżkę. Dokładnie, to właśnie chciałem powiedzieć. 10% zniżki, każdy pracuje na siebie. A jak jesteśmy też już przy pieniądzach, no to musimy też na pewno powiedzieć o naszych sponsorach, którzy tutaj pomagają nam aktywnie i produkować więcej treści i też pomagają nam zrealizować takie wydarzenia jak Progress Academy czy Iron Deadlick, i to jest LabOne i Syntagen. I jeżeli tutaj jesteśmy przy LabOne, to podcast prawdopodobnie wyleci w przyszłym tygodniu, to chyba będzie akurat końcówka ich naprawdę bardzo fajnej promocji urodzinowej, gdzie z kodem Pocztanga tym razem możecie nawet do 40% zniżki zgarnąć. Także ja bardzo polecam. Im dłużej jestem z LabOne, tym bardziej jestem zadowolony z jakości ich suplementów. Także naprawdę dobrą robotę robią. Okej, okay. Tyle słowem wstępu. Możemy sobie przejść do tego, o czym chcemy porozmawiać, a w zasadzie o czym rozmawiałem już gdzieś od godziny, ale tak jak powiedziałem, jakoś jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy tutaj włączyli nagrywanie, więc w końcu trzeba ruszyć z tematem. Więc tak, no zacząłem sobie rozkminiać to, o czym chcemy mówić tutaj dzisiaj już parę dni temu z Marzeną. Jesteśmy generalnie na szczycie drabiny ewolucyjnej, nie? Jesteśmy gdzieś nad pumą, nad gepardami, nad tygrysami, nad gorylami. Jesteśmy, no zdominowaliśmy wszystkie gatunki żyjące na Ziemi. Jednocześnie nie potrafimy zrobić wykroku. Przewrotu w przód. Tak, fikołka, nie? Znaczy, wiesz, abstrakcja. To jest zabawne, bo gdybyśmy nawet nie przeciętnego człowieka, no bo większość generalnego społeczeństwa wysłali do dżungli i powiedzieli przetrwaj tam 3 dni, to by się nie udało po prostu. To też nie znaczy, że każdy ma być Bearem Gryllsem i być survivalowcem, ale powinniśmy posiadać pewne podstawowe kompetencje podstawowe życiowe. Słowo klucz podkreślone 2 razy. Tutaj. Bo niestety AI za nas ćwiczeń fizycznych nie wykona. Tak, czyli jesteśmy na szczycie ewolucji na razie. Tak, na razie. Tak jeszcze chwilowo. Z 5 lat, dopóki nas komputery tu nie zjedzą żywcem. Także jesteśmy. Zastanawiam się, co będzie, jak sztuczna inteligencja w końcu się odezwie co do praw autorskich na wszystkie na przykład filmiki albo muzykę, którą zrobiła, i stwierdzić, że w sumie nie zapłaciliście mi za to w żaden sposób. To teraz was zanihiluje. Ale to prawda, bo sprzedajemy wytwór sztucznej inteligencji. Ci później muszę puścić. Ale to jest zabawne. To muszę jest ci później ten puścić kawałek. Jest cover Begin podłożony głosem Planktona, który zrobiła sztuczna inteligencja. I jest stary lepszy niż oryginał. Nie, to poczekaj. Ja mam taki teraz mindfuck. Oczywiście a propos AI, to jest to dla mnie interesujący temat. Nieco przerażający, ale interesujący. Mm. Ktoś, kto dobrze wpisuje słowa w komputer, zarabia dużo pieniędzy, bo komputer wypluwa mu ładne rzeczy. Tak. Szachmat. A ty ile jesteś trenerem? Co, Konrad? Wiesz, no i pytanie teraz a propos naszej branży. Kiedy, czy już ktoś sprzedaje plany treningowe? Na bank, tak, sprzedają. Tak? Porzucają mi nawet do ceny. I co? Takie se. Takie moje są. Lepsze. Zapraszam. Z kodem Pocztanga, masz 10% zniżki. Sprawdzałem i faktycznie ChatGPT no nie robi ekstra roboty. Jeszcze. No ale na pewno jest to przyszłość. Nie ma co się czarować. No ale skąd on będzie czerpał informacje? No, od nas. Proste. No on na razie nie tworzy nic swojego, on przetwarza dane, nie? No i te i pytanie. Ale już się też podjęliśmy taki wątek. Kto wprowadza te dane? Ona ma same jakieś tam open source'owe, z tego co wiem, bazy danych, nie?
Czyli jakość tych danych może być wątpliwa, dlatego też wyniki oczywiście są. To są też różne rodzaje sztucznej inteligencji. Tak. Także... ale tam nie ma filtra. Ale już można robić takie iteracje, że jeden czat na przykład sprawdza drugi i mają różne bazy danych, się wymieniają i wiesz, i to już w tym momencie masz tak mocno zmodyfikowane i poprawione, że nawet kody, skomplikowane kody komputerowe, nie, programów jakieś już potrafi z bez tego co ostatnio czytałem raport jakiś, to czat GPT jest głupszy niż był na początku. No to ja ostatnio u Przemka Gorczyka jakiś tam oglądałem podcast, znaczy słuchałem i... Pozdrawiamy Przemka. Mega te podcasty robi, naprawdę coraz lepsze, powiem ci. Bardzo fajnie mi się go słucha. Na dobrą sprawę gdzieś wyjeżdżam, to tylko Przemka teraz słucham. Ja wczoraj z Janą Podgórską sobie słuchałem. Genialne są, genialne. No w każdym razie właśnie a propos sztucznej inteligencji gdzieś tam słucham. No i nie pamiętam kto z kim był ten podcast, ale no pokazywał, że tutaj że możliwości rozwoju i to, gdzie my idziemy, to jest trochę przerażające. Czujesz, mnie przeraża to, że zaraz są pewne biblioteki. Jeżeli chodzi o ChatGPT, to są pewne biblioteki, z których korzysta te Large Language Models. Mm-hmm. I ktoś wprowadził jakieś dane, on to wypluwa i potem na bazie tego ktoś to podaje dalej, mm-hmm. to co zostało wyplute. Kiedy mm-hmm. będzie taki moment, że to będzie wąż zjadający swój ogon, czyli ponownie do niego zostaną wprowadzane dane błędne, które on sam już wypluł. Ale zostały przemielone tyle razy, że zostały zaakceptowane jako takie, które są OK, bo nikt tego nie weryfikował. So, on ma jakieś algorytmy, które to weryfikują. Wiesz? Masz też tam... Barda aktualnie od Google, mm-hmm. który teoretycznie jest podłączony do internetu i, mm-hmm. i wyszukuje ci w czasie rzeczywistym odpowiedzi. I możesz je zweryfikować z Google. I zweryfikowałem. No. Poprosiłem Barda o coś tam, żeby przygotował mi bibliografię i wyrzucił link do PubMedu. Z linkami podobno sobie średnio radzi. Średnio sobie radzi. Potrafi wymyślić link. Pytałem się, nie wiem, tam jakąś acetylekarytynę, czy połączenie teakryny, kofeiny, bo gdzieś tam w suplementacji teraz znowu więcej siedzę. Odpaliłem sobie badanie, które mi pokazał i to nie było to badanie, bo totalnie w ogóle z innej dziedziny. No ale wiesz, na chwilę obecną sztuczna inteligencja jest gdzieś tam na poziomie 8-latka, tak to mniej więcej oceniają, przy czym rozwija się dużo szybciej niż 8-latek. To jeżeli o tym mówisz, to prawdopodobnie z Andrzejem Draganem był ten... Tak, z Andrzejem Draganem. Nie, to akurat Andrzej mi często wyskakuje na TikToku, nie wiem, algorytm go polubił. Jakoś dużo, dużo ciekawostego dnia. Ale powiem ci, że to dobrze, że to ci wyskakuje akurat na TikToku, bo to jest interesujące, ciekawe i osobiście profesora Dragana bardzo podziwiam i nie znam osobiście, ale pracę i dorobek naukowy podziwiam, szanuję. Kumaty gość. I sposób, w jaki on to przekazuje, jest po prostu niesamowity. Widać, że to rozumie, bo mówi prosto, nie? Tak. Dobra, ale wracajmy do tematu, bo tematem, od którego chciałem zacząć, jest właśnie ta impotencja ruchowa. Ruchowa impotencja, w ogóle to jest świetny tytuł, podoba mi się. Którą niestety dosięga wielu osób, wielu. Ja jestem raczej takim trenerem z dosyć wąskiej, specjalistycznej dziedziny, więc mnie to stricte nie dotyka, ale rozmawiam sobie czasami, cały czas gadamy z Marzeną na tematy właśnie związane ze sportem, z ruchem i tak dalej. To, co ona mi mówi czasami, gdzie po prostu przychodzi zwykły klient i jak bardzo jest niepołączony ze swoim ciałem, to jest dla mnie z jednej strony zdumiewające, z drugiej strony jest to trochę przerażające. Bo jeżeli pytasz gościa, czy czuje spięcie jakieś i on nie jest w stanie powiedzieć, czy to jest praca mięśniowa, czy to jest spięcie, czy to jest rozciąganie, to dla mnie to jest mindfuck, bo ja powiedzmy jestem od zawsze w ruchu, od całe swoje życie jakiś tam sport robię i no może nie mam jakichś takich nadzwyczajnych predyspozycji zdolności motorycznych, no ale no nie wiem, jakieś tam nawet rwanie czy zarzut mi się udało ostatnio zrobić, jak z Tomkiem tam sobie pracowałem mitroszem, który jest raczej skomplikowanym ruchem i no, wydaje mi się, że w miarę to jakoś tam płynnie mi przychodzi, a tutaj mamy osobę, która nie jest w stanie powiedzieć, co go boli na przykład, bo nie jest w stanie określić części ciała, tak mocno jest niepołączony. Wow, no skąd to się po prostu bierze? Tak samo pytanie wykonywane ćwiczenie, czym to robisz? Co tam pracuje? No nie wiem. No jak no, idzie, no. Czujesz pośladek? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. A gdzie jest pośladek? Chyba z tyłu, nie? Wiesz, no, to jest takie, ludzie nie do końca są w stanie powiedzieć, który mięsień się rozciąga przy pracy, a który się napina, żeby ten drugi się rozciągnął. Nope. Jest to bardzo trudne. No i trenerzy personalni stają przed takim problemem, czy to
takie debaty internetowe. Czy robić teraz mobility, czy robić rehab, prehab, czy robić gry zabawy ruchowe, czy jebać to i nakładać obciążenia, bo jakoś to będzie. Wiesz, to też tak bardzo fajne wyzwanie przed trenerami personalnymi, bo trener personalny swojego czasu stał się takim dosyć modnym zawodem. No bo co, liczysz fikołki i zarabiasz 100 za godzinę. Zajebiście, nie? No i na czym polega twoja praca? Raz, dwa, trzy... cztery, liczysz te powtórzenia. Świetnie ci idzie. On się zapyta, jeszcze ile, dwa. Ile jeszcze? Ty nagle się orientujesz, że oglądasz Instagrama i jeszcze dwa. Zawsze jest jeszcze dwa, nie? To jest już słynne. No i na dobrą sprawę wydaje się, że twoje umiejętności nie muszą być wcale takie duże. I sam przez chwilę byłem trenerem personalnym. Wydawało mi się, że byłem dobrym trenerem personalnym. Teraz widzę, jakim byłem do dupy trenerem personalnym, bo bardzo mocno opierałem się właśnie na stricte ćwiczeniach siłowych. No, ja się wywodzę z trójboju, więc wiadomo, że ten przysiad tam zawsze gdzieś starałem się włączyć albo powiedzmy temu typu podobne ruchy. A teraz, kiedy już zaczynam rozumieć ruch, widzę po prostu, jaką tu można mnogość rzeczy wdrożyć, żeby po prostu ten klient się poczuł lepiej na co dzień, bo cholerę mu ten przysiad, jeżeli gość nie potrafi zrobić wykroku, powiedzmy, albo jeżeli jest gdzieś spięty i po prostu no inne ruchy dużo bardziej pomogą żyć lepiej, czuć się lepiej, nie? No to zawsze trzeba, to pozwolę sobie rozbić to pytanie, że tak powiem, na dwie części. Odniosę się zarówno do klienta, jak i do instytucji trenera, o czym już parę razy opowiadałem. Jaki jest cel klienta najczęściej? Sylwetka. Sylwetka. Bo chcę schudnąć, bo chcę mieć trochę mięśni. Mhm. Mało kto... Chociaż moi klienci, już ci, którzy do mnie przychodzą, już trochę mają inne priorytety, no ale też przez to, jakie treści ja dostarczam, jakie treści promuję, czym się zajmuję. Tak, no to dosyć jasno dajesz znać na swoich social mediach, że... Dla mnie zdrowie i sprawność to jest coś, co czemu hołduję, że tak powiem, i z czym chcę iść, w zgodzie z tym, co człowiek czuje tam gdzieś tam w sobie. I do mnie przychodzą ludzie, którzy chcą być już po prostu zdrowsi i sprawniejsi. I sobie z tym pracujemy. No i jako trener personalny mam szereg narzędzi i jak spojrzysz sobie na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 5 lat, żebyś jeszcze był w tym. Tusze. Właśnie chciałem zapytać, jak długo ty jesteś trenerem? 18 lat prawie. Jezu, zazdroszczę ci. 18 lat. Ja zrobiłem, jak tylko miałem możliwość pójść na kurs trenera personalnego, to był w ogóle, to nie było trenera personalnego. Ja jestem ministerialnym jeszcze trenerem. Jak to zawsze ministerialny co, trener. Bo to kiedyś Ministerstwo Sportu i Edukacji wystawiało takie legitymacje ładne. Mhm. Państwowe legitymacje były. Ze zdjęciem? Tak, ze zdjęciem, ze wszystkim, z pieczątką. To musiała być ładna. Była ładna, mam ją jeszcze gdzieś. Zdjęcie nie jest ładne, bo ja nie jestem zbyt ładny. No, ja z tym już się zrobić. Dokładnie. Ale tak będzie lepiej. Jest to zniesione, bo zawód trenerów został zderegulowany totalnie, więc ta legitymacja... Więc teraz tylko jest... liczniki są trenerami, jak ja to nazywam. Tak. Jeden, dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa. I ja zostałem trenerem kulturystyki. Mhm. I to było kiedyś... Wszyscy byli trenerami kulturystyki, bo trenerzy personalni zaczęli się wywodzić przede wszystkim z kulturystyki. Tak. Więc byli najpierw trenerzy kulturystyki. Potem mieliśmy trenerów siły. Mhm. Trenerzy, potem zaczęli wchodzić trenerzy siły, bo zaczął być trójbój popularny, bo wszyscy chcieli być silniejsi. Wcześniej jeszcze dwubój, moim zdaniem. Znaczy nie dwubój, przepraszam, crossfit, moim zdaniem tutaj bardzo dużo dobrego zrobił. Crossfit, potem, no dobra, to był crossfit, wszyscy chcieli robić crossfit, być trenerami crossfitu, potem był trójbój, potem był boom na strength and conditioning. Wszyscy byli strength and conditioning coach. Tak. Pojawił się tylko jeden problem ze strength and conditioning coach w Polsce, który ja zauważyłem, który uważam, że dalej jest, bardzo często ci trenerzy zapominali o części conditioning i tam był strength. Ja już akurat w tym tak mocno nie siedziałem, bo ja właśnie jak wszedłem w ten trójbój, to wiesz, klapki na oczy, ja jestem nudnym gościem akurat. Potem co było dalej? Potem trenerzy medyczni. I to wydaje mi się, że to tak mniej więcej teraz jesteśmy... Już jesteśmy dalej. Tak? O, jest nowa fala teraz, dawaj, bo teraz, teraz są, teraz jest movement i trenerzy ruchu. Okej, okay. No widzisz, to już ja się zatrzymałem tak, na medycznie. Tak, to jest, wiesz, to też ja oceniam to tylko i wyłącznie ze swojej bańki. To, co, to, co bardzo mi fajnie, wydaje, widzisz, to, co bo ja tu się widzę. Wymienimy się bańkami trochę. I wydaje mi się, że teraz jest fala, nowa fala,
trenerów ruchu. No i kim jest, kim powinien być trener personalny? Trener personalny to jest według mnie ktoś, kto się dopasowuje do klienta. Nie? Jest, czyli jego jest... worek narzędziowy powinien czerpać z każdej z tych dyscyplin. Tak. Jednocześnie nie będąc może być specjalistą w jakiejś, ale nie musi być specjalistą w żadnej. Tak. Bo czy to jest, czy źle jest być specjalistą w jakiejś dziedzinie? Nie. Znaczy... Zarówno ze strony trenera, jak i z zawodnika. To jest kwestia wyboru tego, co ja chcę w życiu robić. Oczywiście. Chcę być trenerem trójboju, jestem dobrym trenerem trójboju, prowadzę zawodników w trójboju, nie wychodzę poza to. Dobieram sobie trenera od na przykład conditioningu, dobieram sobie fizjoterapeutę, czy dobieram sobie trenera medycznego, z którym współpracuję i buduję zespół. O tą rozmowę też dzisiaj mieliśmy. Tak, no zresztą tak mniej więcej teraz moja drużyna funkcjonuje. Mamy fizjo, mamy trenera medycznego, mamy mnie i hula. I dopiero wtedy hula. Mm-hmm. I dopiero wtedy realnie tak. Hula, dlatego też jak czytałem twoje relacje, konsultacje, masz w jednego, dwóch lub trzech trenerów. Tak. Zależy, co chcesz osiągnąć, z czym przychodzisz. No bo rzadko kiedy jedna osoba potrafi to zrobić. Chyba, że faktycznie jesteś dobrym trenerem personalnym, który potrafi przeprowadzić podstawową diagnostykę, potrafi ocenić ruch, a nie tylko same testy, wie jak cię dociążyć, wie jak dobrać odpowiednie ćwiczenia i wie jak zróżnicować twoją praktykę ruchową, żebyś ty się też nie nudził w tym, bo o ile trójboista zawodnik nie znudzi się. Bench, squat, dead, bench, 18 squat, lat. Dead. 18 lat to robię i powiem ci, że jak mam trening ciągów, to nie mogę zasnąć dzień wcześniej, bo jestem podjarany, nie? Ja jak miałem taki fajny plan treningowy ułożony, który był dla mnie super sensowny, to trenowałem nim rok. No. I 5 dni w tygodniu, przez 5 dni w tygodniu, przez rok praktycznie robiłem non-stop to samo. No, ale to są ludzie, którzy mają głowę zawodnika, umówmy się. Po prostu. To większość ludzi tak nie funkcjonuje. Tak samo rozmawiałem ze swoim trenerem brazylijskiego jiu-jitsu, że dla mnie, i on mówi, że kurde, no muszę znowu coś pozmieniać, bo widzę, że ludzie się nudzą. Ja mówię, jak to? Ja nie mam problemu z tym, żeby przyjść... To dopiero 2 lata. Na przykład, wiesz, ja nie mam problemu z tym, żeby przyjść we wtorek, też nie trenuję... Teraz już faktycznie trenuję, mogę powiedzieć, że trenuję brazylijskie jiu-jitsu od chyba 3 lat. Teraz już będzie tak naprawdę regularnie, gdzie robię niezły progres, startuję w zawodach i tak dalej. I faktycznie trenuję. Już doszedłem do etapu, którego nigdy nie miałem, czyli wracam do domu i oglądam YouTube. Albo, nie wiem, rozmawiam z gośką, gośka się mnie pyta, o czym myślisz. No, myślę o tym, jak się zapina to duszenie. No, mam tak samo. Można... O czym myślisz? Ja przysiady robię. Nie? I to są, ja tego nigdy nie miałem, z czego się bardzo cieszę, bo odnalazłem tą zajawkę, jestem w tej zajawce. Super. Czyli też zaczynam się specjalizować ruchowo w czymś i tą specjalizację obudowuję dookoła. I mogę we wtorek przyjść i robić jedną technikę, przyjść w czwartek robić tą samą technikę, przyjść w piątek powtarzać tą samą technikę, no bo wiem, że do tej techniki mogę dojść z różnych pozycji, tam się dużo dzieje. To nie jest tak, że to cały czas będzie to samo. Bardzo skomplikowane szachy. Są bardzo skomplikowane szachy, ale to tak samo będzie na przykład z rwaniem, które mówisz, bo to rwanie też można rozbić na czynniki pierwsze i robić ćwiczenia akcesoryjne pod rwanie, tu robię cudzysłów, akcesoryjne pod rwanie. Czyli robię high pull'e, tu robię jakieś wybicia z zakarku, tu robię jakieś siady i to wszystko znowu się kręci wokół rwania, ale to zróżnicowanie już się pojawia. I tak samo zróżnicowanie może się pojawiać w zakładaniu kimury, mogę ją założyć z różnej pozycji, więc ja muszę być, moje ciało musi być zdolne do przyjęcia jakiejś pozycji, no i muszę sobie tą grę ułożyć w trakcie, bo albo muszę pracować wokół sztangi, albo muszę pracować wokół drugiego człowieka. No i ja nie mam problemu z tym, żeby to powtarzać. Ale większość klientów trenera personalnego będzie miała taki problem. Może ona w ogóle planu treningowego nie układa. Bo ona za każdym razem robi coś innego, bo ci ludzie się po prostu nudzą. Jak oni robi to samo ostatnio, to oni nie chcą już tego samego robić. Nie? No i tu jest problem w tym momencie. No bo jednak, żeby wypracować jakiś efekt, no to jednak potrzebujesz tej jakiejś powtarzalności, tego przeładowania czasami, co wiadomo, że da się obejść, no ale to już jako trener musisz wiedzieć, jak to zrobić. Jest to pytanie, na które nauka jeszcze nie zna odpowiedzi, bo
Nie wiemy, jaka jest optymalna dawka zróżnicowania ruchowego w nauczaniu motorycznym. Mhm. Czyli jak często możesz zmieniać, jak często możesz różnicować, żeby wciąż osiągać efekty. Faktem jest, że zróżnicowanie motoryczne przyspiesza nauczanie motoryczne. Mhm. Bo dzięki temu, że ktoś dzisiaj zrobi przysiady, jutro zrobi wykroki, a potem zrobi wchodzenie na boksa, to dalej poruszamy się w worku wyprostu kolana, wyprostu biodra, dalej poruszamy się w worku wykroku czy przysiadu. Mhm. I jeżeli dobrze prowadzimy naukę tej osoby, to mówimy jej, dobra, to jest tym samym, zobacz, że praca dla stawu skokowego, kolanowego, biodrowego jest bardzo podobna. Cały czas ty sobie podobne się poruszasz? Mięśnie, na przykład. Mhm, na przykład. Okay. Tylko, że zmienia się sposób prowadzenia siły, tu zmieniasz... trochę inny wektor, trochę inny... Inaczej rozkłada się środek ciężkości. Mhm. I ta osoba, jeżeli przeprowadzasz ją przez faktycznie naukę ruchu, no to ona zaczyna kumać te zależności i zaczyna kumać różnice i zaczyna sobie składać sama obrazek. I w pewnym momencie ona zaczyna umieć się ruszać. Mhm. I ja na przykład bardzo często, nie będę mówił, że nie mam planów, bo mam te plany, tylko one wyglądają dokładnie tak jak prawdopodobnie umarzony. Jednego dnia robię coś, drugiego dnia robię coś, trzeciego dnia robię coś. I czy jest duża różnica, czy ja będę robił przez miesiąc przysiady, przez drugi miesiąc wykroki, przez trzeci miesiąc wchodzenie na boksa, czy jeżeli ja przez 3 miesiące na każdym treningu będę robił coś innego, ale w pewnym momencie to zacznie być powtarzalnym schematem. Mhm. Bo to, że osoba, nie wiem, raz w tygodniu i co tydzień robi coś innego, to nie znaczy, że przez 3 miesiące ilość sesji treningowych przysiadu, wchodzenia na boksa i wykroku będzie dokładnie taka sama. No okej, rozumiem. Taka sama. Rozumiem. Tylko częstotliwość będzie zupełnie inna i ta osoba nie zmęczy się tym ruchem mentalnie. Tak, to jest dosyć duży plus. I tak zostanie dociążona, bo to jest to, co, z czym uważam, że trenerzy mają problem i taki brak zrozumienia. Ludzie mi na przykład zarzucają, że operuję teraz małymi ciężarami na swoich... Chciałem do tego później pójść też. Na swoich treningach i że trzeba ludzi dociążać. No Boga, jeżeli, po co? Jeżeli ktoś nie trzymał nic, to na początek ciężar jego ciała, naprawdę, uwierzcie mi, będzie to wystarczający bodziec i napięcie mechaniczne do wzrostu. Patrz, bo też to rozkminiałem. Czy są jakieś zwierzęta w naturze, które dźwigają coś? W sensie, no masz, nie wiem, czasami ciągniesz coś, nie, jakąś zdobycz, albo coś tam musisz, nie wiem, podgonić, ale czy zwierzęta podnoszą jakieś ciężary? Siłują się ze sobą ewentualnie w zabawach. Dobra, ale to koty. Dalej nie jest obciążanie takie osiowe wzorca, nie? Nie, nie jest. Bo nie tak jest. Kminiłem, no jedyne co, no to konie ludzi podnoszą mnie, no ale same, same z siebie, same z siebie nie. Nie? Bo no, dalej jesteśmy gdzieś tą częścią natury, mimo że ludzie próbują jakoś uciec od tego, nie wiadomo dlaczego. I wiesz, tutaj dużo mówimy o sprawności, o tym, żeby się dobrze czuć i robimy coś nienaturalnego. Tak. Nie? Tak. Po co? Sztucznego. Tak. Sztuczne wzorce, bo tych wzorcach też się wybiegnę trochę, albo najwyżej... Pali licho, ta moja lista zaraz pewnie tutaj punkty po kolei. Trafi szlak, nie? Taką rozkminę też miałem, że mówimy o tym, że mamy technikę dobrą i złą, nie? I że obciążanie tej techniki złej nie jest dobre, ale to może po prostu to samo obciążanie, tutaj znowu cudzysłowa, bo podkreślam, obciążanie jest złe, a nie zła technika, tak. Nie? Bo jeżeli ja zrobię przysiad z koślawymi nogami, to coś mi się stanie? No nie, ja mogę teraz wstać i zrobić ten czym przysiad jest, z czym jest zła technika? I właśnie od tego musimy wyjść, nie? I tak jak wcześniej znowu, to co rozmawialiśmy poza anteną, dla mnie technika, czy jakiś taki dobry wzorzec ruchowy, to jest to, co my mamy zakodowane w momencie rozwoju jako dziecka. Nie? Czyli przychodzimy tutaj do takiego typowego szkolenia DNS, mam miesięcy 3 powiedzmy i zaczynam unosić nogi i w tym momencie zaczynam stabilizować core, czyli ten wzorzec brace'u mi się robi. Nie? Mam miesięcy 8 powiedzmy, to zaczynam już czworakować czy coś takiego tam robić, no i już mam te pierwsze wzorce, które nie są niczym zaburzone, brakuje mi informacji z zewnątrz środowiska, które zaburzy mi te moje wzorce, więc zakładamy, że po prostu te pierwotne wzorce, one są o tyle optymalne, tyle wydajne,
że to byśmy mogli nazwać jakąś dobrą techniką, nie? Czyli tymi dobrymi wzorcami ruchowymi. To może ja powiem, czym według mnie jest zła technika, bo to też możemy sobie podzielić. Kiedy technika jest zła? Kiedy siły, które przyjmujesz, przewyższają zdolności tkanek do przyjmowania obciążeń i tkanki ulegają uszkodzeniu. Okej, ale co w momencie, na przykład, jeżeli powtarzalność wygeneruje to uszkodzenie tkanki, a nie pojedynczy ruch? Czyli zużycie. No powiedzmy, no idźmy do tego przysiadu z koślawieniem. Trzymajmy się tego, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. No to teraz tak. Jeżeli zrobisz jeden przysiad ze 100 kg, nic się nie stanie, ale zrobisz, nie wiem, 5000 takich przysiadów, to już coś tam myślę, może... że też nic się nie stanie. Tylko widzisz, problem jest taki, że nie mamy pojęcia na poziomie indywidualnej jednostki, co jest odpowiednią dawką, a co jest za dużą dawką. No jakie ta jednostka ma zdolności adaptacyjne i czy można wykonywać przysiady z koślawymi nogami. Jeżeli zaczniesz od swojego ciężaru ciała i zrobisz 5, a jutro zrobisz 6, a potem zrobisz 7, a za 30 lat założysz 200 kilo i zrobisz to, to prawdopodobnie będzie ok. Mam zawodnika, który tak chyba 200 siadł, że prawie mu się pocałowały kolana. On bardzo dużo jeździł na nartach wcześniej. Nie? Do kiedy on to zrobi? Do momentu, kiedy obciążenie zewnętrzne nie przewyższy zdolności jego tkanek do przyjmowania obciążeń. Bo tak, mamy pewne granice adaptacji. Okay. Ta adaptacja nie zachodzi w nieskończoność. Mm-hmm. Nie ma możliwości. Mm-hmm. Coś po drodze jebnie. Mm-hmm. I naszym zadaniem jako trenerów jest zrobić tak, żeby nie jebło. Dobra, to jest jedna strona medalu, ale mamy tu jeszcze coś takiego jak efektywność ruchu. Nie? I po co wzmacniasz wzorzec ruchowy, który jest nieefektywny? Nieefektywny. I teraz pójdźmy sobie w przykład martwe ciągi. Mhm. Wiemy, że praca na dużych długościach mięśnia daje duże przyrosty, jeżeli chodzi o masę mięśniową. Mhm. No to jeżeli robię martwy ciąg na tył uda i pośladek, to na czym mi zależy? No zależy mi na tym, żeby praca odbywała się wokół biodra głównie. Mhm. I im mocniej pochylę miednicę na biodrze, czyli zrobię mocny ruch hinge, czy też ruch zawiasowy, tym mocniej wyciągnę dwójkę. Tak. No to jeżeli kończy mi się biodro i zaczynam rozciągać prostowniki grzbietu, żeby dojść do ziemi, no to które mięśnie są najbardziej dociążane? Prostowniki grzbietu. Mhm. I czy to jest dobra technika, czy zła technika? Zadanie zostanie wykonane. Tak. Okej. Okay. Czy rozwinę tak mocno tył uda, jak rozwinąłbym, gdybym popracował trochę nad mobilnością grupy kluszowo-goleniowej, czy nad zgięciem biodra samym w sobie, czy nad zginaczami biodra. Tak jak w koncepcji functional range conditioning. Mhm. Ile może moje biodro? Moje biodro może zrobić 80% tego ruchu. To po co robić 100% ruchu, z którego 20% przyjmuje na przykład prostownik? No tak. Skoro są lepsze ćwiczenia na prostownik. Tak. I to wszystko. To jest strata energii, która nie ma sensu dla mnie. Mhm. I nie wiemy, kto ile może znieść. I takie badania to raczej mało ochotników jest do nich. Wiesz co? Żeby właśnie to jest dla mnie, to jest takie wyzwanie dla, myślę, środowiska, które tak bardzo lubi PubMed i całą resztę. Zbierzcie 100 osób. Dobra, zbierzcie 20 osób. Które chętnie sprawdzą, kiedy się rozjebią. Zróbcie rezonans kręgosłupów tym ludziom. Niech jedni przez rok robią chujowe ciągi. Chujowe, w sensie z garbem pogięte w ogóle. Nie, byle podnieść. Mhm. Nie patrzmy w ogóle, co się dzieje. Dociążajmy ich i progresywnie przeciążajmy. Dokładam 2,5 kg na tydzień przez rok. Mhm. Całkiem możliwe do zrobienia. Mhm. A drudzy niech zrobią, będą pedantycznie techniczni. I zobaczmy potem, jak się zmieniły te tkanki, co się realnie zaadaptowało. Sprawdźmy tył uda, sprawdźmy pośladki, sprawdźmy biodra, sprawdźmy kręgosłupy. To jest właśnie to. Tylko co powiesz tym ludziom? Słuchaj, no sprawdzimy, które jebnie. No i z natury to badanie już nie możesz go wykonać. Tak. Bo wiesz, że coś się może uszkodzić. I tu jeszcze mówimy o w ogóle jakichś niewytrenowanych ludziach, a weź zrób takie badanie na sportowcach. Na sportowcach. Weź jakiejś, nie wiem, klasy, powiedzmy, takiej mistrzostwa kraju. Nie? I słuchaj, wiem, że jesteś teraz najlepszy w kraju, ale sprawdźmy, czy się nie rozpierdolisz. Co ty na to? Dla nauki, w imię nauki. Ile pieniędzy? Nie, nic. 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 Dla nauki. Nic, dla w imię nauki. Zasad. No, skurwysy. także ja sobie zadaję czasami takie pytania, bo oczywiście
staram się patrzeć na swoją pracę z perspektywy osoby trzeciej i rozumiem, że nie ma dwóch takich samych powtórzeń. Mhm. Jasne, nie ma. Mhm. Będziemy dążyć do jak największej powtarzalności i efektywności ruchu, do tego movement efficiency, do ergonomii. Ale z drugiej strony, no, wiem, że tak nie działa układ nerwowy, tak nie działa ciało, tak nie działa rekrutacja jednostek motorycznych. To tam będzie duża zmienność. Tak. Jest jakiś rząd powtarzalności. Wiem, że człowiek będzie popełniał błędy, będzie zmęczony, to w końcu coś tam nie wytrzyma. Gdzie są granice? I niestety to już nikt ci dokładnie nie powie, bo znowu to są kwestie bardzo, bardzo indywidualne, więc ja z punktu widzenia trenera personalnego, osoby, która przyszła do mnie dbać o zdrowie, nie mogę tego zdrowia narażać. No to po co te ciężary w ogóle, nie? Teraz ja rozumiem, że są badania, które mówią, że nie ma różnicy w podnoszeniu takim i w podnoszeniu takim. No okej. I mam pytanie, czy ty pracowałeś kiedyś z żywym człowiekiem? No. Bo ludzie naprawdę zgłaszają, że coś ich tam mniej lub bardziej boli albo z czymś się nie czują komfortowo i ja ich mogę zapewniać i edukować. Mhm. Jasne. Ale mogę też zrobić tak, żeby oni czuli się dobrze, komfortowo i bezpiecznie i zaopiekowani i robili te ruchy poprawnie. Jednocześnie budowali swoje kompetencje ruchowe, na przykład robiąc Jefferson Curl albo robiąc wiosłowanie na wyciągu, gdzie mogą się cali pogarbić, gdzie nie będą czuli się zagrożeni, nie będą czuli się dziwnie, tylko faktycznie zbudujemy zgięcie i wyprost kręgosłupa i zbudujemy mięśnie dookoła. I tu też no, na pewno się będziemy poruszać wokół takich ćwiczeń, które no, sprawią, że będziesz też znowu w cudzysłowie bezpieczniejszy na co dzień. Mhm. Nie? Tak. No bo umówmy się, no tutaj Jefferson Curl jest trochę bardziej życiowy niż martwy ciąg. Ilu znasz ludzi, którzy nie trenują na siłowni i się schylają po cokolwiek na ziemi, robiąc hinge? No niewiele. No niewiele. No, niewiele. Ale z drugiej strony, ile znasz osób, które wezmą, nie wiem, 20, 40, 60 kilo i będą wyciągali co? Dziecko z pomostu, będą wyciągali tym Jefferson Curlem i wyobraź sobie taką scenkę, że ojciec nad jeziorkiem, dziecko się kąpie przy pomoście i ojciec musi się schylić, żeby wyciągnąć je za rączki. To jest życiowa sytuacja, w której rozumiem, że ten Jefferson Curl będzie. 90% ludzi po prostu się przykucnie i wyciągnie. Też no nie tak, zrobi no tak, tego. Tak, tak, tak. Gdzieś ta intuicja jednak weźmie ja też, górę. Ja też nie doszukiwałbym się odzwierciedlania każdego ćwiczenia w życiu. Mhm. To też o tym rozmawialiśmy. Jeżeli wiesz, że w życiu czy w jakimś sporcie zdarzają się jakieś sytuacje, no okej, to trenuj to, ale może po prostu zacznij sobie trenować tą dyscyplinę. Zacznij sobie trenować dyscypliny przy okazji, w których wiesz, że występują pewne ruchy, które chcesz poprawić. Tak. Nie wszystko trzeba przenosić na siłownię. Nie wszystko trzeba robić sport specific na siłowni. Po prostu. No to też nie zawsze ma sens. Czyli będę dążył do tego, żeby w Jefferson Curl zrobić tak bardzo, bardzo, bardzo super głęboko z jak największym ciężarem. No okej, ale po co? To po co? To jest tak, no ta intencja w końcu cię doścignie. Ja rozumiem samą ideę Jefferson Curl, oczywiście. Nie mówię, że to jest ćwiczenie dobre czy złe. To jest po prostu ruch, który ktoś może wykonywać w celu dokonania specyficznej adaptacji. Mm-hmm. Będzie adaptował cały prostownik grzbietu, będzie faktycznie bardzo fajnie rozciągał dół grzbietu, grupę kulszowo-goleniową. Świetne ćwiczenie, fajnie. Mm. Dla każdego? Nie. Czy każdy powinien robić? Nie. Nie. Nie, absolutnie nie ma złego ani dobrego ćwiczenia. Nie ma złego ani dobrego ćwiczenia. Czy to ćwiczenie jest potrzebne niektórym ludziom? Tak, może naprawdę dać im bardzo dużo benefitów. Mm. Ale teraz znowu, zamykać się na rok z jakimś ćwiczeniem, żeby je dociążyć, zabierać im możliwość pracy nad czymś innym. Bo mamy ograniczonej ilości czasu i energii na treningi i powinniśmy wykorzystywać jak najlepiej do swoich potrzeb. No i tu wchodzi właśnie rola trenera personalnego, który powinien jasno i klarownie określić, kim jest jego klient, czego on potrzebuje, pomóc mu określić te cele, bo... To jest też określenie celów jest dosyć istotne, żeby się nie okazało, że za półtora roku, nie wiem, na przykład, że się kręcicie w kółko. Albo, że wiesz co, bo ja jak mówiłem, że chcę być sprawniejszy, to miałem co innego na myśli. Bo różnie możemy interpretować sprawność i tak. Uwierz mi, jakbym ja ze swoimi klientami pracował według tego, jak ja rozumiem sprawność,
to by się nieźle zdziwili. To bym nie miał klientów. Jak rozumiesz sprawność? Jak ja rozumiem sprawność? To wysłałem ci też taki cytat z prezentacji, nie przytoczę go teraz. Fajny, długi. Czekaj, fajny, długi, no strasznie, strasznie długi. Ja może znajdę go, bo jest. I ja uważam, że mamy podstawowe wzorce ruchowe, to trochę takie małe oszustwo, ale mamy podstawowe ruchy, które pojawiają się na przykład w long term athletic development, czy w takiej koncepcji, jaką jest MoveNat, żeby połączyć dwa światy, strength and conditioning i świat ruchu. Ten cytat? O, ten cytat. To tak, czytaj, bo jest dobry, to jest dobry cytat. Istota ludzka powinna umieć zmieniać pieluszki, zaplanować inwazję, zarżnąć wieprza, sterować statkiem, zaprojektować budynek, napisać sonet, prowadzić księgę rachunkową, zbudować mur, nastawić złamanie, pocieszyć umierającego, dawać rozkazy, przyjmować rozkazy, działać w grupie, działać samemu, rozwiązywać równania, analizować nowe problemy, roztrząsać nawóz, zaprogramować komputer, ugotować smaczny posiłek, walczyć skutecznie, umrzeć bohatersko. Specjalizacja jest dla insektów. Roberta Heinlein. No i właśnie, bardzo mi się podoba. Tak też, też oczywiście o tym rozmawialiśmy, że już w te czasy troszkę od tego odbiegają czasami, ale czym jest dla mnie sprawność? Umiem się podciągnąć, umiem przebiec, umiem pływać, umiem kopnąć, umiem tańczyć, mam poczucie rytmu, umiem balansować, jestem w miarę rozciągnięty. Czy jesteś w stanie być po prostu... stanie zrobić to, do czego nasze ciało zostało stworzone, czyli po prostu mamy, się mamy 11 elementów, czy 11 aspektów sprawności fizycznej. Wydzielone punkty. Wydolność, wytrzymałość siłowa, siła, moc, balans, VO2 max. I bycie dobrym, po prostu dobrym, nie najlepszym, bycie dobrym w każdym, to jest dla mnie bycie sprawnym. Okay. Trochę to dzisiaj też już zahaczyliśmy o crossfit. Trochę crossfit. Crossfit sam w sobie tam jest, w założeniu nie, jest ok. Założenia crossfitu jest super. Są super. No, problem jest to, że informatyk staje od komputera i stwierdzi, coś bym porobił. Może crossfit. Crossfit i tam jest, zróbmy i tam skomplikowane jest, tak. ćwiczenia siłowe na czas. Na czas. Czemu nie? Co może pójść jeszcze nie tak? Podsypmy to elementem rywalizacji i motywacji. No. Przecież. No i tu i dochodzimy. I teraz zobacz. I są ludzie, którzy pójdą i nic im nie będzie. Będą mieli świetne efekty. Bo ich zdolności adaptacyjne są naprawdę bardzo wysokim poziomie. A ile znasz osób, które poszły i za miesiąc tu mnie boli, tam mi je było, coś nie halo. Sporo. Nie znam statystyk. I teraz ja też wiem, że są przeglądy i metaanalizy. Rozmawiam z ludźmi i w mojej bańce ci, którzy do mnie przychodzą, których ja słucham i dla mnie to jest rzeczywisty świat, no jednak mają problem z tym crossfitem. Ale to z każdą dyscypliną, to tak też znowu rozmawialiśmy, każda dyscyplina sportu, gdzie zaczynasz się specjalizować i idziesz po wynik i zaczynasz być sportowcem, to nie jest zdrowe. To nie jest zdrowe. To nie jest zdrowe. Zdecydowanie. No tutaj no, robisz to albo dla zdrowia, albo dla wyniku. Tak jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, no obciążanie tego w ogóle, czy robienie czegoś na czas, to tego nie ma nigdzie w naturze. Jeżeli chcemy być zdrowi, funkcjonować poprawnie w naszym ciele długo, na perspektywie całego naszego życia, no to powinniśmy jednak iść do tego, co się dzieje w naturalnym środowisku. Znaczy tam masz kompetencję taką, że albo jesz, albo umierasz. Musisz być większy, silniejszy, sprawniejszy. No i jest naturalny proces nauki i tego, tak jak mówisz, treningu. No i te zwierzątka się siłują, wspinają, przyciągają, biegają, próbują, biegają coraz szybciej. Czy lew doczepia sobie sleda i robi rundkę po sawannie, żeby dogonić potem gazelę? No nie. No ale nie. Może dlatego my jesteśmy z kolei wyżej. Może dlatego jesteśmy wyżej, bo możemy. Bo my sobie doczepiamy tego możemy sleda. Możemy doczepić nie? sobie sleda. Więc wracając, kim jest trener personalny? Osobą, która pozwala klientowi określić cel jasno i klarownie. Osoba, która doczepia sleda. Doczepia sleda. I która ma bardzo bogaty worek narzędziowy. Taki, który potrafi bardzo szybko i bezboleśnie, bez nudy osiągnąć cel klienta. A nie tylko jestem trenerem siły, więc teraz chcesz być zdrowszy i trochę sprawniejszy, no to mordo,
Żeby być sprawniejszym, musisz być silny. Przysiady. Musisz robić przysiady. Proste. No i czy robienie przysiadów i dołożenie, nie wiem, 100 kilo w przysiadzie i przejście z kettla 8 na wynik 200 sprawi, że będziesz biegał szybciej? Niekoniecznie. A czy gdyby zrezygnować z połowy tych przysiadów i w jednym dniu porobić sobie biegi, a potem sprinty pod górę, czy będziesz sprawniejszy? Prawdopodobnie tak. A czy dzięki temu twoje siady będą lepsze? Prawdopodobnie tak, bo ilość zrekrutowanych jednostek motorycznych wysokoprogowych przy sprintach jest naprawdę kosmiczna. I wzmocnienie bioder, nóg, zginaczy, pośladów, dwójek, to sprawi, że te przysiady będą szły dużo łatwiej. I oczywiście te przysiady będą szły w ujęciu roku wolniej, ale, bo nie będziesz poświęcał im tyle czasu. Ale w perspektywie, znowu ruchowej 2, 3, 4, 5 lat, mieszając te dyscypliny, czy łącząc, nawet robić przysiad i sprint na jednej jednostce, to też się zdarza, przecież można to robić. Im dłużej siedzę w sporcie, a no nie siedzę w nim długo, jakby nie było, bo to wiesz, 6-7 lat dopiero jestem trenerem, tym lepiej widzę, że największym wyzwaniem dla mnie to są dwie rzeczy. Pierwsza to nie iść w ekstremum, bo uwielbiam po prostu znaleźć coś i dobra, okej, okay, słaba noga, teraz wzmacniamy nogę. Niech pierwszy kamień rzuci, kto tam nie był. I później dwa lata, kurwa, jest jeszcze biodro, zapomniałem. Ale to pomijam, to była taka dygresja tylko. Druga sprawa to utrzymać zawodnika w sprawności, który będzie cały czas, może nie tyle w gazie, ale co rzeczywiście będzie w treningu i się nie będzie rozwalał gdzieś tam w międzyczasie. I to jest największe wyzwanie. I to na chwilę obecną no jest gdzieś tutaj priorytetowo u mnie w drużynie, no ale też ty nie siedzisz tak stricte w trójbojowym środowisku, do tego może nie widzisz. U nas w Pocztandze są dosyć małe rotacje zawodników, którzy cały czas startują, którzy cały czas punktują. W innych drużynach bardzo często się zdarza tak, że topowy zawodnik z ekipy, znaczy bardzo często, no zdarza się po prostu, odchodzi albo łapie kontuzję i nie wraca. Nie? Także no, wracamy do tego, co tutaj powiedzieliśmy. Patrzmy długoterminowo, patrzmy na to, żeby ten zawodnik był sprawny, bo siłę on sobie w czasie zbuduje, bo to nie jest aż tak skomplikowany proces budowania siły. Tak samo jak budowanie masy mięśniowej. To nie jest aż tak. Robimy z tego fizykę kwantową, a to nie jest takie trudne. No, ale utrzymanie sprawności, no w sumie też nie jest aż tak skomplikowane, tylko to już nie jest... Utrzymywanie sprawności to jest raczej zarządzanie poszczególnymi elementami i układanie tego w całość. To jest taka trochę higiena ciała, tak, o której my zapominamy. Tak. Nie myślisz o tym wieczorem, czy masz czas iść, idziesz kurwa, myjesz zęby, nie? Tak. Ale żeby pójść pobiegać, czy pójść, nie wiem, zrobić jakieś mobility, no to już, ale coś tam, nie ma czasu, nie chce mi się i tak dalej, nie? I tu uważam, że powinniśmy się troszeczkę albo przeprosić z periodyzacją i otworzyć troszeczkę głowy, bo no, zawodnicy nie muszą cały rok robić tego samego. Też już się podjęliśmy ten temat. Czy gdyby mogliśmy włączyć do... Kurde, godzinę temu, stary, już byśmy skoczyli ten podcast przecież. Czy zawodnik naprawdę na deloadzie musi po prostu obcinać objętość o połowę, czy on musi na przykład zmniejszać ciężary, a utrzymywać objętość? No wiadomo, że form deloadu też jest dużo. A czy gdyby ten twój zawodnik poszedł pograć w tenisa albo na basen, to coś by mu się stało? Czy te przyrosty siły by były, czy spadki siły byłyby ogromne w 2 tygodnie? Czasami, powiem ci, że sprawdzam to, bo robię różne deloady i czasami te spadki są dosyć znaczne, bo potrafię się nie wszczelić w deloadzie, z deloadem, bo robię na przykład coś takiego, że robię, miałem taki eksperyment, że robiłem dosyć małą objętość i dużo mobility dałem, nie? Albo takich jakieś specjalizacje, ja sobie robię parę takich wskaźników w tabelkach i między innymi też mam specjalizację, czy no można to nazwać specjalizację ruchów, nie? I jak mi specjalizacja spada gdzieś tak do mniej więcej 0,5, to ja wiem, że to jest taki już bardzo daleko od trójboju. I zdarzało się tak, że zawodnik mi wracał po 2-tygodniowym deloadzie i na przykład 10% spadku na siłę było. To dosyć dużo jednak, nie? Do 3% tego, co tak widzę w moich tabelkach, to jest tak znośnie. 10 to jednak jest dużo już, nie? Ja na przykład jak robiłem kiedyś, czy pracowałem kiedyś, zanim powiem, co chciałem powiedzieć, jeszcze zadam się pytanie, a jak szybko to wraca?
No dosyć szybko, w sensie najczęściej jestem w stanie nadrobić to w ciągu jednego bloku. Nie? To jest tak. Tylko wiesz, nie zrobisz takiego deloadu bezpośrednio przed zawodami. No nie, oczywiście. No tak, nie, tak, nie. No, dlatego też jak widzę, że są jakieś deloady, że zawodnik się poruszał inaczej, ale ten spadek siły jest, no też no jestem o tyle kumatym trenerem, że nie dam mu tego 2 tygodnie przed zawodem. Dobra, odpocznij se mordo, zrób sobie tutaj mobility flow, a za tydzień jedziemy na zawody. Napiżdżamy. Sprawdzimy, co się stanie. Wiesz, jak ja jak robiłem jakieś, miałem okres do trenowania, to zaniżałem zawsze ciężary o 10 czy 20%. No, okej. Okay. Albo jak dochodziłem do plateau, to też mi trener zalecał, dobra, cofnij się o 10%. Zrobimy pauzę. No. Marzena wchodzi. Marzena wchodzi. Marzena robi entrée, cała na biało. To trener, zresztą to Andrzej Roszkowski, Andrzej Wodny Roszkowski, zalecał mi zawsze 10-20% w dół i ciśniesz znowu od początku. Czyli nie zmieniaj ćwiczenia, nie zmieniaj nic, cofnij się o 10%, będziesz miał, będzie trochę łatwiej, i spokojnie będziesz mógł znowu nadbudować te kompetencje. Andrzej miał taką fajną metodę 3Z. Zacznij za lekko, progresuj za wolno, zajdź za daleko. No jest i... badanie, które przytaczałem na warsztatach z programowania treningowego, właśnie potwierdzające to, żeby zaczynać lżej, bo dzięki temu progresujesz dłużej. Mhm. I wtedy nie trzeba robić cykli 4-tygodniowych, tylko 6 lub 8-tygodniowych. Mhm. I ten progres jest dużo dłuższy i dzięki temu też ilość czasu, jaką spędzisz pod znaczącym obciążeniem, jest dużo większa. Mhm. I w skali roku przetrenujesz też więcej. Mhm. Dzięki temu zajdziesz dalej. Simple as that. Więc i pytanie teraz, czy w przypadku generalnej populacji trzeba robić regresję o 10-20%, czy może wystarczy zmienić ćwiczenie, które jest w podobnym wzorcu, ale nieco inaczej będzie cię obciążać. Może inne kompetencje, może innych kompetencji będzie wymagać wokół, przyjmijmy, biodra, kolana czy stawu skokowego, lub inne kompetencje będzie rozwijać. No umówmy się, że dla generalnej populacji specjalizacja jest B. Jest B. Jest B, jest B. Po prostu. Nie. I to rotowanie ćwiczeń, to też jest fajne badanie. Porównywali w skali roku plany, w których jedna grupa ćwiczyła w miarę stałymi ćwiczeniami, a druga co trening zmieniała. I okazało się, że wyniki były bardzo podobne. Ważniejsze jest po prostu, żeby ćwiczyć, niż to, żeby mieć super powtarzalność. No bo tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli zmieniasz coś co trening, ale co 5 treningów zataczamy koło, no to też jest schemat. To jest takie panowanie nad chaosem. Jak długie to było badanie? Nie pamiętam. Nie, szkoda. Nie pamiętam. Mam gdzieś zapisane, mogę ci podesłać. Dobra, mam takie pytanie dla ciebie. Jak myślisz, czemu ludzi trzeba uczyć ruchu? Bo idziemy do tego, że przychodzi do ciebie Mariusz i się przewraca przy wykroku. No bo Mariusz się nie rusza. No właśnie. Słuchaj, kilka lat temu siedziałem sobie przy piwku z sąsiadem, rozmawialiśmy. Starszy gość, starszy ode mnie, no może nie starszy, przed 50. Jakoś tam wyszła rozmowa, że ma nowy zegarek, który mu pokazuje, ile on tam się rusza. Wieczór, wiesz, to jest już wieczór, 21, 22, piątek, siedzisz sobie przy piwerku, no i on pokazuje, ile mam kroków, ty wyobraź sobie, że mam 2700. Ja mówię, co? Jak? Tylko założyłeś godzinę temu, czy o co chodzi? No nie, no cały dzień z nim chodzę. Chodzę. Cały dzień go mam na ręce. Cały dzień go mam na ręce. I gość zrobił 2700 kroków. No i dlaczego Mariusz się wywraca przy wykroku? No bo Mariusz nie robi wykroków. No będziemy słabi w tym, czego nie robimy. Jak się nie ruszamy, to ale ludzie w ogóle no nie chodzą. Nie ma tego dociążenia. Wiesz, człowiek ewolucyjnie 12-17 tysięcy kroków, tak, w celu zdobycia pożywienia, znalezienia sobie nowego miejsca, więc ta dycha aktualnie. Też to słyszałem w podcaście Przemka Górczyka. Opowiadam o tym też na szkoleniu, o kilku innych rzeczach. Zapraszam. Evidence-based flow poziom drugi, jak uczyć, jak programować ruch.
Tak, tak, to tak się nazywa właśnie. Jak tego ruchu więcej programować, a nie tylko ćwiczeń. No bo, no kurde, no idziesz do szkoły i masz się nie wielcić. Masz siedzieć spokojnie na dupie. Masz jakiś WF, na który to w sumie nie chcesz iść i ci starzy piszą zwolnienie. No. No i teraz to jest zabawne, bo mówimy o dzieciach, ale te dzieci teraz stały się dorosłymi, z którymi ja pracuję. Które to nie potrafią zrobić wykroku. Nie potrafią zrobić wykroku, nie mają w ogóle zakresów ruchu, bo nie są im potrzebne. Impotenci ruchowi. Niestety. A brak ruchu będzie prowadził do choroby. Małe zróżnicowanie ruchowe również jest patologią. No bo taka osoba ma bardzo małe zróżnicowanie ruchowe. Jest bardzo sztywna w tych ruchach. Zauważyłeś, że stare zwierzęta wyglądają jak takie już powiedzmy dorosłe w okresie średniego wieku, tylko że się po prostu wolniej poruszają, a starzy ludzie są cali pognieceni, pogarbieni i to nie wygląda jak człowiek w średnim wieku. I są właśnie badania pokazujące, że im w trakcie chodu, że chód jest coraz wolniejszy, coraz bardziej właśnie sztywny. I odblokowanie tego, zwiększenie zróżnicowania ruchowego, zmienności kroków, no będzie przywracało trochę młodości i życia w tych ludziach. Tak samo proste, fajne badanko zrobili, a bieganie na bieżni, a bieganie w terenie. Bieganie w terenie sprawia, że nogi rosną, bo mam dużo więcej wymagań adaptacyjnych przez zmienność terenu i tempa. Czyli nie robię nóg, bo biegam, w końcu może być prawdą, tylko trzeba biegać w terenie. I znaczy to jest tak, to też jest zabawne i to jest prawdą do pewnego momentu, bo jeżeli osoba nie robi nic i zacznie biegać, czyli zacznie nakładać pewne obciążenia, to tkanki muszą się zaadaptować. No tak. Faktem jest, że do biegania nie potrzebujesz dużej masy mięśniowej. Na pewno jest, kurde, no i zobacz, jest badanie pokazujące triatlonistę chyba, starszych triatlonistów w porównaniu do osób prowadzących siedzący tryb życia, gdzie ilość masy mięśniowej jest dużo większa. Triatlon. No. Dyscypliny wytrzymałościowe, no nie oszukujmy się. Nawet to jest wśród trójboistów i wśród kulturystów i wśród strength and conditioning coach śmieszny żart, haha. Spójrz na sprinterów i maratończyków, haha. Maratończycy nie mają masy mięśniowej. Maratończycy mają zapewne więcej masy mięśniowej niż przeciętny Kowalski. W nogach. To pewnie tak. Łydki, nogi. Na pewno jest ich więcej. Zbytek się nie żartuje. Bo nie w tym podcaście przynajmniej. U mnie w domu Złydek się nie żartuje. Mają większe nogi i dupę. Niż osoba, która nie robi nic. Więc do pewnego momentu robienie czegokolwiek sprawi, że mięśnie urosną. Jak osoba nie robi nic i będzie tylko wieszała firanki, to będzie miała większe barki od osoby, która ma tylko łapki w dół. Tak. Problem jest taki, że to się szybko skończy. To się szybko skończy. Czyli idziemy do tej higieny, no rób to cały czas. Rób to. Kurwa, myślisz, czy będziesz mył te zęby? Nie, idziesz, robisz. Idziesz to, i robisz. To rób to, co robisz. Więc obojętne co, ale rób to. Jak mówi Marek Fischer, rusz dupę po prostu. Więc można robić proste rzeczy, tylko no mówię, one w pewnym momencie przestaną działać. Wiemy, czym jest przyzwyczajenie do bodźca. No i wiemy, że w pewnym momencie nie dość, że nie będziesz miał progresu, to jeszcze zajdziesz regres. Normalne. Jeżeli cały czas robisz to samo w taki sam sposób, tak? Tak, dokładnie. No to trzeba się jakoś challenge'ować. Teraz, czy trzeba się challenge'ować tylko i wyłącznie dokładaniem obciążenia, czy można challenge'ować się nową dyscypliną sportu? Można jednym i drugim. Jednym i drugim. I teraz, doskonale wiemy, ile treningu siłowego potrzebuje przeciętny Kowalski. Mało. To zostawia naprawdę bardzo dużo miejsca na robienie różnych rzeczy. I idziemy w drugą stronę. Czy jeżeli zasada Pareto 80-20. Czy jeżeli mój trójboista ma 5 dni w tygodniu na trening, to jest jego 100%. Czy osiągnie takie same rezultaty trenując 4 dni i 20% tego czasu, czyli jeden dzień treningowy, 2 godziny poświęci na zrobienie, nie wiem, znowu wrócę, niech będzie tenisa i porozciąganie się? W perspektywie krótkofalowej, może nie, długofalowej,
bardzo możliwe, że dalej zajdzie, bo znowu wracamy do tego, co wcześniej mówiłem. Będzie dłużej w grze po prostu. Teraz. Tylko tu wiesz, przekonaj do tego gościa, który waży 120 kilo, żeby poszedł potańczyć. No to mi masz Wikinga. Proszę bardzo. Sam się przekonał. Sam się no. po latach przekonał. I wypisanie listy argumentów może zadziałać. Bo może się okazać, na przykład, no zostaniemy już przy tym tenisie, że jeżeli ta osoba zrobi parę wykroków, przebiegnie się do tyłu, do przodu, użyje swojego stawu skokowego, kolana, biodra, pochylenia w inny sposób i nagle przyjdzie na trening, powie, kurde, trochę bym zmienił ten przysiad. Bo dla mnie zmienność ruchowa i wchodzenie w nowe pozycje jest niczym innym, jak pokazywanie korze ruchowej, że ma więcej możliwości. Mhm. Bo co się dzieje najczęściej? Przychodzi do mnie gość, ja go ustawiam tak, jak mi się wydaje. Mhm. No dobra, w miarę trafiłem, okazuje się, że jest bardziej poograniczany, więc szukam mu tej jednej pozycji wybranej, w której on jest mi w stanie zrobić na przykład zaliczeniowy przysiad. I zaczynam to dociążać. Mhm. No i realnie to nie przejmuje się tym, że on jest ograniczony ruchowo, no bo ja znalazłem takie ustawienie, które jest ok. Tak. Robi wynik, robi. Mhm. Git. I teraz mogę mu dawać to trening zakresów ruchu, trening mobility i siły w powiększaniu zakresów, mogą dać stretching aktywny, stretching pasywny, mogą mu dobrać narzędzia, których on nie będzie chciał robić oczywiście. Mhm. Wiadomo jak jest. Właśnie po to, żeby budować mu też bufory bezpieczeństwa. A jak mu troszkę kolanko wpadnie, wypadnie, to żeby on wiedział, co się dzieje, jak z tym pracować, jak samemu zabezpieczać sobie ergonomiczną pozycję do wykonania danego liftu. Okay. Czyli cokolwiek się nie zdarzy, to ja bym chciał, żeby on miał trochę zapasu. Żeby nie pracował tych krańcowych tak, pozycjach. Tak, bo dla niego to są krańcowe pozycje. Mhm. Dla niego to są ekstremalne krańcowe pozycje. I idzie takie przekonanie, że jak dołoży trochę ciężaru, to go dogniecie. No trochę, trochę tak, ale tam też jest tolerancja i na to, i która może się szybko skończyć, bo tego nie wiemy, jak duże są te zdolności. I pamiętajmy, że układ nerwowy w momencie, kiedy czujesz się zagrożony, będzie ci wyłączał zakresy ruchu. Więc ciężko jest, dokładając coraz więcej ciężaru, wchodzić w coraz to większe zakresy ruchu. One się będą raczej skracać. Mm-hmm. I nikt potem nie mówi, ty dobra, to weź zdejmij mi teraz, nie wiem, połowę tego i zejdź maksymalnie nisko i posiedź tam 60 sekund. Mm. To się nie zdarza. No nie. A może być. Loaded stretching jest jedną z lepszych metod rozciągania. Zwłaszcza u osób dużych. Dużych i sztywnych. Mm. A także takich, które mentalnie muszą czuć ciężar. To świetne narzędzie i znowu trener personalny jest tą osobą, która dobiera takie narzędzia, bo rozumie zakłada się sleda. Profil psychologiczny i zakłada sleda. No. Słuchaj, no, u ciebie chłopaki Walk of Shame tak. robili. Dlaczego? No bo działało, bo czuli, bo mieli ciężką gumę, którą musieli wypchnąć i faktycznie robiło to robotę. Nie musieli robić lateral walków z bendem, no bo to przecież dziewczyny bikini. To jest babskie. No właśnie. Ale ciężka guma do sztywnego pasa to już mordo, why dobra, okej. Okej. Także to już Simons kiedyś pokazał, tak, że wiesz, to można robić. O, to już w ogóle, autorytet samca alfa jest pokazany, to mogę nakurwiać. Proste. I teraz, jeżeli odblokujemy takiej osobie w mózgu pewne pozycje, i zachęcimy do eksplorowania tych pozycji w trakcie treningu, na przykład w trakcie rozgrzewki. Mhm. Pokombinuj z ustawieniem, daj, nie wiem, nawet do takiego ćwierć wykroku. To nagle się okazuje, że ta osoba sama sobie zmieni stens w przysiadzie na taki, który jest bardziej komfortowy, bo ma więcej możliwości, bo ma z czego wybierać i dzięki temu przestaje przeciążać wciąż te same tkanki. Czyli trochę taki Westside. Trochę taki Westside. Czyli znowu Louis Simons. Znowu Louis Simons. Miał rację jebany, no. Wiesz, to jest tak, że zależy na który poziom, czy na którą warstwę specjalizacji patrzymy i o kim mówimy. No bo tak jak mówię, 80% treningu siłowego, trójbojowego u trójboisty, no to ma sens. I 20% odmienności. Tylko po to, żeby właśnie pokazać, jakie ciało ma możliwości, z których potem może skorzystać. Plus to też, że wiesz, nawet jeżeli masz
bardzo dobrze dobraną technikę i nie kompensujesz niczego, powiedzmy, w tym ruchu, także rzeczywiście plecy robią to, co mają robić plecy, czyli mówiąc w dużym skrócie, stabilizatory stabilizują, mobilizatory wykonują ruch, nie? Czyli mobilizują. To nawet w tym momencie, powiedzmy, nie generujesz jakichś takich wielkich przeciążeń tutaj, mimo że ten ruch jest powtarzalny długo, ale dalej do tego dochodzi jeszcze aspekt życiowy, który jednak nie jest symetryczny, mało kto jest symetryczny w życiu. I tutaj chociażby sama jazda autem, przecież jak możecie rozwalić, nie? Samo to, że masz inaczej pracujesz prawą i lewą nogą, naciskając na pedały. Samo to, że masz jedną wątrobę, która jest trochę z lewej, chociażby, i żołądek, który jest trochę bardziej z prawej. I na to nałożysz obciążenia treningowe, które jednak już w tym momencie to się wszystko będzie nawarstwiać i multiplikować. To już sprawi, że jednak nie jesteś symetryczny gdzieś w tym ruchu, na który nakładasz 100, 200, 300 kg razy 100, 200, 300 razy w ciągu, nie wiem, miesiąca czy trzech miesięcy. Nie? To już, powiedzmy, widać, że może coś tam się zacząć krzywić i może ten ruch być nie taki, jakbyśmy chcieli. Nie? Więc no jednak przydałaby się jakaś kompensata tego czymś innym. Nie? Żeby tutaj się jakoś poruszać, to co mówisz. Inaczej, wyjść z tej specjalizacji. Wyjść ze specjalizacji. Mhm. W ogóle jest ruchy, które są... Zostaniemy w tym trójboju na chwilę. Trójbój jest bardzo sztuczną dyscypliną, tak samo jak dwubój. To są bardzo sztuczne, wymyśliliśmy to sobie i to sobie robimy. Mhm. Czy to jest złe? Nie, myślę, że jest to lepsze niż wspomniane też dzisiaj w rozmowach, nie wiem, mefedron czy dużej ilości alkoholu na imprezach. To już lepiej robić trójbój. Czy my porównaliśmy właśnie crossfit do mefedronu? Wiesz, tylko patrząc, to takie moje pobożne życzenie, żeby ludzie... Też się dzisiaj pojawiło. Też kurde, faktycznie mogliśmy to nagrywać wcześniej. Żeby nie tylko patrzeć na tego zawodnika jak na taki worek z mięsem, który ma robić wyniki, ale jak na człowieka, któremu nie chcemy zafundować transplantacji biodra, przeszczepu biodra, jak to się... rekonstrukcji biodra. O właśnie, tak. Rekonstrukcji, sorry, okay. Czyli nie chcemy, fajnie, że AI i cyborgi, ale no nie wiem, czy chciałbym ze swoich klientów biodro to robić tak. Jednak nie jest tu wymienimy kolanko, tu wymienimy bioderko, tu skręcimy kręgosłup na śrubki, tu wstawimy blaszkę i zasadniczo będzie ok, no bo no niestety zawodowi sportowcy... No tak, bardzo często tak się niestety gdzieś kończy. Nie? Znaczy na szczęście już mamy coraz większą wiedzę do tego, jak zapobiegać takim rzeczom, no i właśnie coraz więcej się przebąkuje też o tym, że ta specjalizacja jest gdzieś tam zabójcza i stary, no wiem, że ci się nie chce, ale idźcie poruszaj trochę inaczej. No. Jesteś jeszcze młodym debilem, który nie patrzy na to w taki sposób, jak ja z perspektywy tej, którą teraz mam obecnie. Byłem tam, gdzie ty. Wiem, że robienie tego, co robisz cały czas w kółko, cię rozwali, bo ja to robiłem, ja się rozwaliłem. I robili to wszyscy moi znajomi na sekcji i żaden z nich nie jest w sporcie już. Przypadek? Nie sząpczę. No, niespecjalnie, nie, więc może posłuchaj mnie i idź na ten taniec, czy cokolwiek innego, ale znajdź coś, co lubisz, co nie jest też trójbojem i to porób, po prostu poruszaj się swobodnie. Ja chodzę na taniec raz w tygodniu, w poniedziałek o 19. To tańczę tango. Ja z tobą nie pójdę, jak coś. Nie, bo... Znaczy ja myślę, że z tobą w tango mógłbym iść, ale nie takie. Co zresztą już sobie kiedyś udowodniliśmy. To był fajny podcast. No. Także i tak było grzecznie. Tak było grzecznie. Tak jest. Także osobiście preach what you teach. Też staram się tą zmienność ruchową mieć i też, żeby nie było po dwóch latach obrażania się na siłownię, wróciłem do treningu siłowego, ale też wróciłem do treningu siłowego, bo wiem czym jest to narzędzie i wiem po co je robię. Jest tak skonstruowane, żeby osiągnąć pewien cel. Bardzo jasno określony cel i siłownia sama w sobie nie jest celem. Co innego jest celem? Oprócz tego, co ja tam jeszcze robię to jiu-jitsu.
Też gi w nogi, tańczę sobie i czasami sobie pójdę pobiegać i pomacham maczugami. Też sobie czasami pobiegam, mimo że bardzo nie lubię. Ja też nie lubię. Ale robię, no się to robię bardziej prozdrowotnie, bo tam, no tak jak mówiłem, miałem zapalenie trzustki, a teraz to się wszystko zwiększyło. Po 2 latach zwiększyło się tym, że tyle leków wziąłem, że miałem stłuszczoną wątrobę i musiałem zacząć biegać. Nie? No i zacząłem biegać, przy okazji moje biodro to zaczęło trochę lepiej funkcjonować i no nie powiem, że znalazłem w tym jakąś przyjemność, bo tego dalej nienawidzę, no ale robię. Ja wiesz co, nie, ja znalazłem w tym cierpienie i to tego chcę. No. Jak długo jeszcze jestem w stanie wytrzymać? Czy jeszcze wytrzymam 5 minut? Dobra, wytrzymałem. A to jest tak, gość. Jest. Oglądamy Tour de France teraz z Marzeną na Netflixie. O Jezu, ci ludzie są pojebani, naprawdę. Nie? To jest niesamowite. Nie wiem, czy z Alicją, z Fitalą, nie wiem, czy oglądałeś, czy słuchałeś podcastu u Przemka? Nie, jeszcze nie. To też sobie posłuchaj. To jest tak, że po prostu ile jesteś w stanie jeszcze wycierpieć? No. Niesamowite. Tak, sztuka niesamowite. Cierpienia po prostu. Dlatego to jest takie, też dlaczego na przykład ja wybrałem bieganie? Jadąc teraz wrzuciłem buty do plecaka, bo mogę je zrobić wszędzie. Mogę zrobić wszędzie. No czy wyjdę dzisiaj pobiegać? Nie wiem, prawdopodobnie jutro jak przed spotkaniem pójdziemy razem ze swoim prawnikiem pobiegać, przebiec się, dotlenić. No pobiegamy spoko. Sobie, potem sobie pójdziemy na śniadanie i zaczniemy robić biznesy. Możesz robić wszędzie. Jak no bardzo wielu warunkach. Już jest to coś pogodowy. Innego niż będziesz robił na tej siłowni, nie? Tak. Bo cały czas właśnie pójść na ten trening, to wszyscy teraz, znaczy teraz już może nie, ale parę lat temu w domyśle było idź na siłownię i podnoś jakiś ciężar, nie? Ale teraz już na szczęście powoli się mówi, po prostu poruszaj się jakoś, znajdź coś, co ci sprawia przyjemność, to nie musi być trening. Nie ma lepszego, nie ma chyba lepszego sposobu na budowanie wydolności krążeniowo-oddechowej niż szybkie spacery lub bieganie. Gdyby to bieganie jeszcze nie było takie chujowe. Ja się znowu zastanawiam, jak można biegać, nie wiem, półmaraton nawet zrobić, piątkę przebiec. Nie wiem, czy przebiegłbym teraz 5 kilometrów. Przetuptał, okej, ale tak przebieg, bo ja zawsze, wiesz, jak sobie myślałem, że będę chodził biegać, kupiłem sobie nawet buty, dobre buty do biegania, od tego się zaczynałem. Poszedłem, naprawdę wywaliłem 1000 zł na buty. To teraz już muszę. Teraz muszę, dokładnie. I jeszcze nie schowałem ich do szafy, po prostu je postawiłem, żeby one na mnie patrzyły i mówiły, wyjebałeś 1000 zł, to teraz chociaż załóż i idź coś zrób. To do mnie krzyczy, żeby ta inwestycja się kiedyś tam zwróciła. I naprawdę z całą premedytacją tak właśnie zrobiłem, ale też wiem, że jak zacznę biegać, to ważyłem koło 100, więc wiedziałem, że moje kolana no, mogą tego nie lubić do końca. Mam, no niestety zużyłem swój kręgosłup troszeczkę w tak zwanym międzyczasie. Za dużo specjalizacji. I dla mnie bieganie z moimi plecami, kolanami nie było super, więc stwierdziłem, że dobra, no jak będę biegał w jakichś tam kiepskich butach, to zamiast czuć jakieś tam zmęczenie mięśniowe, no to po prostu będą mnie boleć plecy i kolana i nie będę tego robił, przestanę to robić, nie będzie to sprawiało mi absolutnie żadnej przyjemności. No więc żeby się też zabezpieczyć, to kupiłem sobie dobre buty, które będą mnie amortyzować, jak sobie będę biegał po mieście. Okay. Nie są zajebiste. Okay, mam +2 do szybkości. Wow. A czy są czerwone? Nie, niebieskie. To nie były czerwone, nie, to było +5. Bałem się tego. Za dużo prędkość mógłbyś nie skontrolować tego biegu. Myślę, że następne jak będę czerwone. Musisz opanować niebieskie. Tak, będę demonem prędkości. Najpierw panuje niebieskie, takie dla beginnersów. No. Dobra, sobie, bo powiedzieliśmy już o tym, że generalnie ten trening siłowy to nie jest za dobry, że ta specjalizacja też nie jest za dobra. Trening siłowy jest dobry, jest dobry. Tak, ale nie jest on może tym, czego koniecznie nasze ciało tej pragnie, żeby raz, zachować sprawność. Raz w tygodniu trening oporowy, który nie musi być tylko i wyłącznie sztangą, tak. Bo może być też pracą z ciężarem ciała, jak najbardziej, czyli formy kalisteniczne, to mogą być ketle, to mogą być te eliksy, to może być gimnastyka. Może dobra. Być stanie na rękach. I teraz tak. I zestawmy to z tym, że jednak pewnie dosyć dużo nas będzie trójboistów słuchać. To generalnie mówimy im, że trójbój jest B, nie? Wiadomo, że jeżeli ktoś to będzie robił dla wyniku, no to nie patrzy tutaj pod kątem tego, żeby to robić jednocześnie dla zdrowia, bo to się będzie wykluczało. Ale jeżeli będzie chciał zachować tą sprawność jakoś jak najdłużej, to jakie byś tutaj dał takie tipy, take and go? Trenować trójbój, nie startować w zawodach. Dobra, ale mamy już zawodników. Mamy go już, kto startuje. Dajmy jakieś takie gotowe tipy, stary, zrób to i za 3 lata prawdopodobnie będziesz albo co najmniej w tym stanie, w którym teraz jesteś, nie gorszym, a być może nawet i lepszym. Ed
Cohen powiedział The Goat. Świetny cytat, zdanie. A masz bardzo ograniczoną ilość maksów w swoim życiu. Wykorzystuję na zawodach. Więc żyłowanie, to zwłaszcza do tych młodych, żyłowanie wyników co trening to nie jest droga do sukcesu. Więc... My się śmiejemy, że jak tak wygrindujesz jakiś taki bój ciężko, że naprawdę jest taka wyżygana RP10, to RP12. Wyrywasz z tyłu kalendarza kartki ze swojego trochę życia. Tak, nie? Dobra, tak. Tej soboty nie potrzebuję. Okej, okay, czyli mamy tak. Ale nie... czy to oprócz aspektu tego psychologicznego, czy to coś daje? Wiesz co, można to zaprogramować z głową, ale najczęściej to nie jest tak, że ktoś z premedytacją zrobi wyżygany bój, oczywiście. Umówmy się. Oczywiście. No bo umówmy się, no, patrzysz na przykład na chociażby już na wspomnianych West Side'ów, oni też robili maksymalną trójkę. I co, ostatni był wyżygany RP10, nie? Bardzo często, ale to jest zaprogramowane, to jest wszystko przemyślane jakoś i zebrane do logicznej kupy, która się po prostu trzyma, ma ręce i nogi. A tą nie dziesiątkę jest... trzeba znaleźć, absolutnie. To a w sporcie... nie jest tak, że wiesz, sprawdzimy co się stanie, o, jednak za ciężko. Jednak, tak, no tak. Więc tak, i trzymaj się tego planu, więc masz ograniczoną ilość maksów. Siła maksymalna, zwłaszcza, jest tylko jednym z parametrów sprawności. Nawet, nie wiem, zmień ćwiczenie na ciężar ciała na 15-20 powtórzeń. Twoje stawy, ścięgna, więzadła i mięśnie też ci podziękują. W D-loadzie często dopisuję jakieś 15. Najważniejszym i najsilniejszym mięśniem, o który powinieneś dbać, jest twoje serce. I niestety o tym trybujeści zapominają. Bardzo często, a nawet jeżeli nie zapominają, to po prostu ignorują, bo gdzieś to wiedzą. Ale ignorują przecież... jednocześnie wpierdalając potężną ilość kalorii z gównianego jedzenia. To jest, ja tego nie potrafię zrozumieć. U mnie więc... na szczęście, ja bardzo mocno trzymam moich zawodników tak, żeby tą szala jednak była ogarnięta, bo sam doświadczyłem tego, jak właśnie kiepski rodzaj żarcia i problemy z układem pokarmowym mogą cię wykluczyć praktycznie na 2 lata ze sportu. Także no... Nie potrzebujecie tyle kalorii, ile wam się wydaje, że potrzebujecie. I naprawdę to nie jest problemem, żeby to przejeść. A jeżeli z masz zdrowego żarcia wcale nie jest aż tak ciężko dostarczyć. Jeżeli masz problem, żeby to przejść, to zejść z kategorii wagową niżej. No to nie jest dobra rada na nas. Nie akceptuję, nie słuchaj tego. Kategoria wagowa. Rada 4, to już nie muszę tego słuchać, miałem być 3. Sposób, w jaki zadbasz o serduszko, mnie nie interesuje. Strefa trzecia, strefa druga na długo, długo. Czy to będą spacery, nordic walking? Co dla ciebie jest długo? Minimum te 20 minut. Okej. No to ja tak jak wsiadam na rowerek, to staram się te 20 minut pokręcić. No. Nie? No. Mówię, czy to będzie tuptanie, czy to będzie animal flow, czy to będzie pływanie, czy to będzie gra zespołowa, cokolwiek. Po prostu zrobić coś jeszcze, coś więcej. No i myśleć o tym, że chcemy mieć 50, przynajmniej ja chcę mieć 50, 60, 70, 80, 90, 100 lat w sprawności fizycznej i umysłowej. I mógł się sobie podetrzeć dupę, nie posłuchaj. Podetrzeć, no, jedno i drugie. Spokojnie. Ja bym tu jeszcze dodał coś, tak przypadkiem wspomniałeś właśnie o tym, żeby się poruszać, mówiłeś tam właśnie jakieś animal flow czy coś. Porobić jakieś mobility, bo to jest, moim zdaniem to jest takie GPP, którego my najbardziej potrzebujemy, który najbardziej byłoby wpasowany w te nasze potrzeby, gdzie jednak ten trening siłowy sprawia, że nam się te zakresy bardzo szybko gdzieś tam wytracają, zwłaszcza z wiekiem, to jest jednak, ten człowiek się staje trochę sztywniejszy, być może przez to, że jest starszy, być może przez to, że coraz więcej siedzi na dupie. I coraz mniej się rusza. Tak, po prostu, bo jednak jest... I to wiesz, można to zarzucać na metabolizm, na tamto, stranie w banie, moim zdaniem po prostu się robimy coraz bardziej wygodni. Mamy trochę więcej kasy na to, żeby w końcu po tą taryfę zadzwonić i nie trzeba drałować o 2 w nocy z imprezy, z buta, nie? Kurde, to jeszcze zaraz przytoczę jedną historię z wczoraj, żeby daleko nie szukać. Do trójboistów wejdźcie sobie na profil takiego gościa, Bartosz Kuc. Fix yourself. Tak. Zobaczcie, Bartek pracuje ze strongmanami, między innymi. Często pokazuje jednego ze strongmanów, chyba Grześka, nazwiska nie pamiętam, przepraszam. I zobaczcie, jak wygląda praca mobility. Bo
Większość z was nie ma pojęcia, jak to wygląda. Mm-hmm. I to jest, kurde, ciężka praca. Ludzie myślą, że mobility to jest po prostu rozciąganie, że się takie... uwalisz się do pozycji, która jest w miarę wygodna. Przejrzesz ten Instagram przez 3 minuty i zasadniczo mordo elo, dzięki. Znaczy są takie pozycje, że rzeczywiście możesz to zrobić, ale to są pojedyncze pozycje. Pojedyncze pozycje. A generalnie trening mobility to jest taki, że po 30 minutach masz... cieszę się, że się już skończył. Jest ciężkie. Ja miałem kilka z takich ćwiczeń z FLC, gdzie miałem bardzo dużo izometrii w krańcowych zakresach, ciężkiej izometrii w krańcowych zakresach. Na rozgrzewkę przed treningiem. To zajmowało 15-20 minut. Mm. I czasami się zastanawiam, czy chce mi się robić trening jeszcze potem. No, bo to jest ilość zmęczenia, jaką jesteś w stanie wygenerować sam z siebie intencją ruchu. Mm-hmm. Mówię, i tą ciężką izometria jest ciężką techniką. Tak. Nie wiesz, czy cię chce dalej. No, no i wiesz, robisz, jest coraz lepiej. Anegdotka z wczoraj, myślę, że na takie zakończenie tego podcastu będzie śmieszna. Vis-a-vis mojego hotelu jest Auchan. Niestety mieszkam teraz na Bielanach Wrocławskich, więc tam nie ma nic. Chciałem iść do Żabki po wodę, bo nie miałem wody. I okazało się, że no nie. Że to nie jest, okay, no. Możesz sobie wyskoczyć. I okazuje się, że vis-a-vis mojego hotelu jest Auchan. Super, tylko że trzeba to objechać dookoła. No i mogłem wsiąść w samochód i zrobić to w 4 minuty. Albo mogłem iść dookoła i zajęło mi to 17 minut w jedną stronę. No jak sobie spojrzałem na swój zegarek, to miałem 8 tysięcy kroków zrobione, jako że spędziłem dużo czasu w samochodzie jadąc do Wrocławia. No i kurde, dobra, no idę. No i poczułem się trochę jak ten łowca zbieracz, bo musiałem iść do tego show i przytaszczyć potem te swoje siaty z powrotem do hotelu. No ale to są codzienne wybory, które każdy z nas podejmuje. Człowiek pierwotny, Konrad Topolski. Jeszcze niedawno bym poszedł na bosaka. Wiesz, mogłem zejść, wsiąść w samochód, podjechać, zamówić mogłem w ogóle to jedzenie i przywidzieć, w ogóle to by było. To jest ekspert. Ale teraz, te aplikacje to są znowu, i teraz niesamowite. Mówię, codziennie każdy z nas dokonuje wyborów, które codziennie mają wpływ na jego zdrowie długofalowo. No i ja wybrałem. Czy bardzo mi się chciało przez 30 minut chodzić? Nie. Bo już chciałem się wywalić na spokojnie, popracować, poczytać maile, podpowiadać. Czy myślisz, czy się chce mieć zęby? No dokładnie, to tam jest, wiesz, no nie chce mi się, no ale no co mam zrobić? No idę. Skoro mówię ludziom, że mają się ruszać więcej, bo nikt nie widzi, to wskazuję. Kurwa. Ale też nie... Lisek, ale wiesz, też nie... mi tutaj klepsa, bo jestem głodny. Ale też nie poszedłem w drugą stronę i nie ogłosiłem na Instagramie, że jestem zwycięzcą i idę do... O Jezus, nie noszą po wodę. Po prostu wziąłem to zrobiłem. Nie robię tego dla Instagrama, tylko dla siebie. Dzisiaj o tym opowiadam, bo o tym rozmawiamy. To jest zabawne w kontekście. Zapomnę o tym jutro zapewne. Ale takie proste rzeczy. Wejdź po schodach, zaparkuj na końcu parkingu, idź do sklepu, przenieś te siaty. Wiesz, to też jest taka anegdotka, którą powtarzam ludziom bardzo często, że przychodzą do mnie klienci, płacą mi duże pieniążki za trening. Ja na końcu mówię, wiesz co, to weź te ketelki w łapki i przejdź je 10 minut w tej z powrotem i idziesz przez, nie wiem, 40 sekund czy 50 sekund, 10 odpoczywasz. I ludzie mi za to płacą. Zamiast wziąć siaty z Żabki Biedronki Piotra kurwa Pawła i wejść po schodach do domu. I to jest te same 10 minut. Tylko nikomu się nie chce. Tak. Ale wiesz co, no jest jakiś sposób motywacji, pieniądze są dobrą motywacją, więc why not? Nie? Dlaczego nie? Nie widzę w tym nic złego, broń Boże, że ktoś potrzebuje, że ktoś znalazł sposób, żeby mieć bata nad sobą. Nie? Spoko, ale po prostu jeszcze rób to. Jeszcze jedną anegdotkę ci powiem. Swego czasu w internetach się ze mnie śmiali, że gram z ludźmi w ping-ponga za pieniądze. Czyli przychodzi do mnie klient, ja rozkładam stół do ping-ponga i gramy. Ile kasujesz za grę? Masz inny cennik, na przykład grę w ping-ponga, bo to, że im grałeś, chodzisz nie, na to jest skotlami. Trening, widzisz, to jest trening personalny, więc to jest moje narzędzie. Że ludzie za to płacą, to raz, a dwa, że jak ja mogę za to brać pieniądze. Po pierwsze, to otyła klientka, która inaczej by się nie poruszała. Sama z siebie by tego nigdy nie zrobiła. I to jej sprawiało fan większy niż trening siłowy. To już powinno być końcem dyskusji, jak dla mnie. Okej. Mam wyniki Polara. Ona wchodziła w strefę piątą tętna, grając w ping-ponga. Wow. Gdzie ona dostanie taki wpierdol?
większy. Uciekają teraz przed lwem chyba, nie tylko. Pamiętajmy też o tym, że trening siłowy, pomimo że może ci wybić tętno, zupełnie inaczej będzie przebudował twoje serce niż trening o niższej intensywności długi, czy nawet trening interwałowy. Czyli adaptacje, jakie ja uzyskałem wchodząc w tą strefę tętna na ping-pongu, a na przysiadach czy wykrokach, są zupełnie inne. No i teraz tyle. Ja planując jako trener personalny, a nie trener siły czy strength and conditioning coach, mogę coś takiego wpleść. Czy ona pójdzie zrobić to sama? Nie. Na pewno. Czy ona idzie i podejmie jakiś inny wysiłek, który sprawi jej tyle przyjemności? Absolutnie nie. Mamy dużo możliwości, mamy dużo narzędzi, więc też tylko nie zamykać się po prostu z tymi ciężarkami, nie zawsze kończymy. Róbmy proste rzeczy codziennie, powtarzajmy je. I 20% naszego czasu poświęćmy na zróżnicowanie ruchowe i na pewno na przestrzeni 2-3 lat dużo lepiej wyjdziemy. No okej, okay, to jest piękna rada na zakończenie, myślę. Nic lepszego chyba to już dzisiaj nie wymyślimy. Nie bądźcie ruchowymi potentami. Otóż to. Dzięki Mega Konrad, naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. Co prawda tutaj moja rozpiska tego, co mieliśmy mówiłeś, poszła w pizdu, ale i tak wydaje mi się, że wyszliśmy z tego obronną ręką. A do Was oczywiście standardowa prośba, jeżeli Wam się spodobała ta rozmowa teraz z Konradem, to podeślijcie komuś znajomemu, komuś, kto powinien ruszyć dupę i się po prostu zadbać troszkę o swoje ciało. No i tyle. Zapraszamy oczywiście na Progress Akademii, końcówka września, z kodem Konrad, 10% zniżki. No i tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku Piona. Cześć!